Hej, cześć, tu Mateusz z Mad Max. Ja witam Was ciepło i zapraszam na czytanie miesięczne na lipiec. I tradycyjnie sprawdzę dla Was ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przyszłości, jak Wy się przedstawiacie, rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym miesiącu. Później przejdziemy do czytania na miłość i uczucia dla singli i osób w jakichś relacjach. I na koniec sprawdzę czytanie na pracę i finanse. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonować, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzenia czytań dla swoich znaków ascendentalnych również, no bo wówczas będzie można wyciągnąć taką średnią z obu tych czytań. Wodniki, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten miesiąc? Bardzo dobrze. Co do Was przychodzi, co się pojawia? No, może być, słuchajcie, pracowicie, ale mam wrażenie, że ta pracowitość jest okupiona no taką motywacją, zaangażowaniem, co odchodzi do przyszłości. No słuchajcie, naprawdę fantastyczne czytanie jak na razie. No tym bardziej, że do przyszłości odchodzi karta dziewiątki mieczy. No czyli karta sugerująca zamartwianie się, nieprzespane noce, stres. Jak Wy się przedstawiacie? No, to takie troszeczkę w kontrze do dziewiątki mieczy odchodzącej do przyszłości, ale właściwie może niekoniecznie. Jaka będzie dla Was rada? Ładna rada. Czego raczej nie robić, czego unikać. I ta rada ładna nie tylko i wyłącznie ze względu na walory estetyczne tej karty, ale w ogóle. No, słuchajcie, trochę przewrotnie, szczerze mówiąc. Bo z jednej strony widzę tak, widzę jakąś stabilizację i widzę spokój i bezpieczeństwo. Z drugiej strony widzę ósemkę kielichów, która mogłaby sugerować oczekiwanie nowego etapu, tak jakby obecny jeszcze nie był do końca tym, czego chcecie. I teraz tak, tutaj jeszcze widzę maga, czyli osobę bardzo zmotywowaną i pełną wigoru, ale też pustelnika, który no gdzieś tutaj jest sam, podczas gdy macie też dziesiątkę monet, czyli kartę rodziny. Dziwne rzeczy, dziwne sprawy, ale no zacznijmy od początku, może jakoś to się rozjaśni. Zobaczcie, z przełożenia jest karta pustelnika i pustelnik właśnie sugeruje no jakąś samotność. No być może części z Was rzeczywiście ta samotność doskwiera, ale to może być związane tylko i wyłącznie z tym, że będzie to intensywny miesiąc, w którym macie po prostu dużo obowiązków i, że tak powiem, no, jest mało okazji do spotkań z bliskimi, po prostu. Ale ta samotność, i to jest ważne, nie wpływa na Was jakoś dołująco, jakoś przytłaczająco Was, wręcz przeciwnie. Tutaj mam wrażenie, że dzięki temu, że macie troszeczkę mniej czasu, możecie bardziej selektywnie podejść do swoich bliskich, czy tam w ogóle znajomych, przyjaciół i zastanowić się, no, którzy rzeczywiście są, no nie wiem, Wam
prawdziwie życzliwi, z którymi naprawdę no gdzieś tam łączą Was takie silne więzi. Pustelnik w każdym razie pokazuje osobę taką, powiedzmy, silną i mądrą, która wie, co ma robić, jak ma postępować, bo pustelnik idzie ze swoim światłem. No nie szuka tutaj gdzieś poklasków albo ratunku z zewnątrz, tak bym zasugerował. I teraz zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was karta dziesiątki monet, no i ona sugeruje obfitość finansową, ale no to nie jest czytanie na pracę i finanse, ono będzie zaraz. Ta karta mogłaby po prostu sugerować jakieś poczucie bezpieczeństwa, no i to, że rzeczywiście ważne jest dla Was takie jakby pielęgnowanie tych ważnych, najważniejszych relacji, bo tak jak już mówiłem wcześniej, no tutaj może być na relacje troszeczkę mniej czasu niż ostatnio, no ale gdzieś Wam to daje rzeczywiście przestrzeń do skupienia się na tych relacjach, które no, są dla Was najistotniejsze. Tak bym powiedział. W ogóle czujecie ogromne wsparcie od bliskich czy rodziny w tym miesiącu. Tylko, że tak jak już wspomniałem wcześniej, Wy raczej tego nie oczekujecie. No i pamiętajcie, że czasami rzeczywiście no, miło jest bliskim, jeśli poczują, że mogą w czymś pomóc albo, no nie wiem, zadbać o Was. W każdym razie dziesiątka monet sugeruje, że jest to stabilny miesiąc. Stabilny emocjonalnie, przynajmniej. O, i to myślę, że jest ważne. Też czuję i widzę, że odnajdujecie przyjemności w takich małych rzeczach. Nie potrzebujecie jakichś super szalonych i dalekich wyjazdów czy imprez, nie wiadomo czego. Po prostu umiecie docenić to, co macie. I to jest fantastyczna cecha. Nie każdy umie. Tylko pragnie cały czas więcej. Słuchajcie, przychodzi do Was karta maga. A karta maga, no właśnie przedstawia kogoś, kto ma wszystkie narzędzia do tego, aby coś uczynić. Jest to niewątpliwie osoba, która ma dużo do roboty. Osoba, która ma dużo do pracy i gdzieś tutaj, no, musi się starać, ale, no właśnie, to staranie się raczej wynika z jego chęci i z jakiegoś wigoru, z jego wewnętrznego zaangażowania. Karta maga na pewno gdzieś tutaj, no, pokazuje, że przychodzi do Was mnóstwo energii i zapału do czynienia. Być może do starania się o to, żeby rzeczywiście było Wam w życiu komfortowo, wygodnie, tak bym zasugerował. W ogóle, jeśli chodzi o maga i pustelnika, no to słuchajcie, no to są jedne z najmądrzejszych i takich, no, z najważniejszych również kart Wielkich Arkanek. W sensie w ogóle, jeśli chodzi o postacie. Do przeszłości odchodzi dziewiątka mieczy i to jest bardzo dobra informacja, dlatego że, no zobaczcie, tutaj jest przedstawiona postać, która jest pod, no pod takim mieczobiciem, chciałem powiedzieć gradobiciem. No dosłownie, ta karta sugeruje takie drążenie, nieumiejętność wystopowania myśli, zwłaszcza tych, no, nieprzychylnych, niefajnych, negatywnych. Ta karta sugeruje stres, nieprzespane noce i poczucie, że no właśnie nie wiecie, na czym stoicie. Nie wiecie, co dalej, jest trudno. Gdzieś bardzo to na Was się emocjonalnie odbija. Ale, no, to odchodzi do przeszłości. Tym bardziej, że zobaczcie, jest tutaj stabilność, stabilizacja w postaci dziesiątki monet, no i ten mag, który wie, co ma robić, no i gdzieś ma mnóstwo wigoru, jeśli chodzi o jakieś swoje cele, plany i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, i to jest właśnie ciekawe, dlatego że Wy przedstawiacie się jako ósemka kielichów i ósemka kielichów, karta, która przedstawia tutaj pasterza, który zmierza ku nieznanemu, ku nieodkrytemu. Powiedziałbym tak. No, z jednej strony umiecie docenić to, co macie i bardzo cieszycie się takimi, z takich małych przyjemności, ale mam wrażenie, że potrzebujecie więcej od życia. I to nie ma nic wspólnego z tym, że źle się czujecie tu, gdzie jesteście, tylko mam wrażenie, że gdzieś potrzebujecie nowego etapu i ten nowy etap, nie wiem, czy jest związany z, słuchajcie, chyba z takim rozwojem,
takim w sensie, że przebranżowieniem się albo osiągnięciem nowych umiejętności, być może po to, żeby rzeczywiście w przyszłości gdzieś to wykorzystać jako dodatkową pracę na przykład. Ósemka kielichów, słuchajcie, to jest bardzo ładne w tej karcie. Przedstawia pasterza, który zostawia za sobą takie kielichy brodzące w brudnej wodzie i on zmierza ku temu księżycowi i jakiemuś wodospadowi i no, czyli ku nowemu. W sensie, że on umie gdzieś oddzielić jakieś trudne emocje, to co się ostatnio być może stresującego działo, od radości życia i dalszej chęci do rozwoju. Mam nadzieję, że rozumiecie. I teraz zobaczcie, wy radzie macie piękną kartę Słońca. A karta Słońca sugeruje radość, zadowolenie, no, sukces. I powiedziałbym w ten sposób. Ta karta sugeruje dosłownie, no, uśmiechnij się, wodniku, raduj się, ciesz się, doceniaj te właśnie małe przyjemności i to, że każdego dnia masz, no nie wiem, ten właśnie dzień, żeby no, zrobić dla siebie, czy w ogóle dla, no nie wiem, życia, dla bliskich coś fajnego. Karta Słońca sugeruje, raduj się, korzystaj z życia, z pogody i z tego, że, no nie wiem, jesteś osobą zdrową, mądrą, która ma dookoła siebie przyjaciół. No słuchajcie, to już w zależności od tego, co wy tam chcecie docenić, ale w radzie jest bawić się, po prostu korzystać, zwłaszcza, że jest lato. Nawet nie trzeba właśnie gdzieś bardzo daleko wyjeżdżać. Czego nie robić, czego unikać? I jest to karta cesarzowej. A cesarzowa mogłaby być matką. Ewentualnie kobietą, która jest w ciąży lub tę ciążę planuje. I to jest dziwne, bo gdzieś wychodzi na to, że ta właśnie matka, czy wyżej wspomniana kobieta, no może chciałaby gdzieś za bardzo dominować, może w rodzinie, może w waszej relacji. No tutaj jest pokazane, żeby wystrzegać się kobiety, która chce gdzieś przeforsować swoje zdanie. Cesarzowa też mówi, żeby, słuchajcie, i to jest dziwne właściwie, dbać o swój wygląd zewnętrzny, ale wiecie co, mi się wydaje, że to może być bardziej związane, nie to, że tam się umalować, czy tam kupić sobie nowy ciuch, czy zmienić fryzurę, bo to w ogóle nie chodzi o to. Chodzi o jakiś sport na przykład, żeby poczuć się, nie wiem, lżej, bardziej tak gibko. No, mam wrażenie, że gdzieś tutaj jest informacja, żeby tego sportu nie unikać. Cokolwiek to znaczy. Przejdźmy teraz do czytania na miłość i uczucia. No i sprawdźmy, jaka będzie dla was ogólna energia. Co przychodzi do singli, ewentualnie jak pokazuje się partner lub partnerka w związku. Momencik, bo wypadła mi karta. Już jestem, no i muszę tylko zaznaczyć, że jest to kolejna karta Słońca już w waszym czytaniu. Jak wy się przedstawiacie? No, naprawdę nieźle. Słuchajcie, naprawdę nieźle. Rada dla was, wodniki i wodniczki. Słuchajcie, od razu powiem, że jeśli ktoś z was no, potrzebuje motocykl potwierdzeniem. Słuchajcie, no ludzie szaleją, tyle motocykli, ale to dobrze. Cały czas jakiś słyszę przyjeżdżający, więc wybaczcie. Okej, tu jest informacja, że jeśli chcecie się starać o kogoś, to warto. I w ogóle mam wrażenie, że jesteście w stanie coś wygrać, jeśli chodzi o uczucia.
Czego nie robić, czego raczej unikać. No okej. Słuchajcie, fajne czytanie. Dużo ognia się pojawiło, naprawdę dużo ognia. I jest on związany z trygonem, no, ognia, byk, przepraszam, baran, lew lub strzelec. Ale zacznijmy od tego, że z przełożenia dla singli jest karta siódemki monet, a siódemka monet sugeruje cierpliwość. To tak jak, słuchajcie, jakby cierpliwością, nieprzyspieszaniem, brakiem desperacji i takim poczuciem, że okej, mi się podoba moje życie, jestem osobą, nie wiem, dojrzałą emocjonalnie i nie czuję jakiejś pustki właśnie w związku, pustki takiej wewnętrznej, w związku z tym, że no nie jestem w żadnej relacji, że się z nikim nie spotykam. Nie czuję się przez to gorszy lub gorsza. Super podejście i mam wrażenie, że gdzieś właśnie takim podejściem, no gdzieś tutaj jesteście w stanie przyciągnąć w cudzysłowie do siebie no coś miłego, bo tutaj jest informacja, że sprawiedliwości, może nawet niesprawiedliwości, że opłaca się czekać. O, po prostu. Ale to nie ma nic wspólnego z nierobieniem niczego. Słuchajcie, dla związków ta siódemka monet mogłaby sugerować, że będzie to po prostu spokojny miesiąc. Tutaj nie widzę żadnych kłótni, nie widzę żadnych waśni, wręcz powiedziałbym, że albo czegoś oczekujecie i może to być rzeczywiście, no, dziecko, ewentualnie oczekujecie powrotu partnera, partnerki, jednego z Was z, nawet nie to, że gdzieś tam z przeszłości, po prostu, no, może z podróży służbowej, z urlopu, z czegokolwiek, tak bym powiedział. W każdym razie spokojnie i stabilnie. Zobaczcie, w ogólnej energii dla związków jest karta kochankowie. I ta karta sugeruje, no, gdzieś tutaj takie scalenie, unię. To, że gdzieś dwójka osób, czy tam w jakiejkolwiek innej konfiguracji, no, ma gdzieś się ku sobie i umie ze sobą się godzić, przechodzić na kompromisy, wybaczać. No, zobaczcie, tutaj jest Adam i Ewa, którzy trzymają się za ręce. No i jest to dosłownie informacja, że dwie strony jakiejś relacji dochodzą wspólnie do no, pokoju, spokoju. Tak bym zasugerował. Może momentami być nudno, rutynowo, ale wcale chyba Wam to nie przeszkadza. Dla singli w ogólnej energii jest ta karta kochanków, kochankowie i no, powiedziałbym tak, z jednej strony mam wrażenie, że jesteście w stanie poznać kogoś, z kim naprawdę będziecie się dogadywać od początku. Taka trochę bratnia dusza, ale też w ogóle ta karta sugeruje, że w tym no, miesiącu będą okazje do zawarcia relacji kochankowych. Słuchajcie, czemu nie czasami no, od właśnie takich początków no, gdzieś tutaj takie relacje przetwarzają się, transformują w coś więcej. W każdym razie powiedziałbym, że jest korzystnie. Jak pokazuje się partner lub partnerka w związku i jest to karta Słońca. Piękna karta, która tutaj przedstawia dziecko. W ogóle często karta Słońca przedstawia dziecko. No właściwie to w klasycznym tarocie, no tak, przedstawia dziecko na koniu. Ale o co tutaj chodzi? Ta karta mogłaby mówić o tym, że oczekujecie potomstwa lub staracie się no rzeczywiście o to, żeby powiększyć rodzinę. Ale ta karta pokazuje, że Wasz partner lub partnerka jest osobą, może nawet nie to, że uległą, ale gdzieś tutaj przychylnie na Was patrzy. Jest taka frywolna, zadowolona, radosna, nie czepia się. Może czasami Was irytować jego bądź jej takie właśnie, no, bujanie w obłokach. To, że ktoś tutaj jest lekko duchem, podczas gdy wystąpacie mocno po ziemi. Jeśli chodzi o to, co przychodzi do singli, to jest tutaj dla Was karta Słońca. No i ona właśnie mogłaby sugerować po pierwsze nową relację, dlatego że no, gdzieś po nocy Słońce wschodzi i zwiastuje nowy dzień. Ale też ta karta sugeruje zadowolenie, radość.
No i pewnie jakieś zwycięstwo, więc mam wrażenie, że coś tutaj rzeczywiście się pojawi. Coś, co na początku będzie albo romansowe, albo super taką przyjacielską, koleżeńską relacją, w której od razu czujecie, że coś kliknie. Kliknęło. Zobaczcie, wy w związkach pokazujecie się jako karta szóstki buław, a szóstka buław to karta zwycięstwa, triumfu i zadowolenia. Więc rzeczywiście, jeśli były tutaj jakieś przejściowe problemy, to wychodzi na to, że no tutaj je pokonujecie. Ale też dlatego, że wy, wodniki, umiecie zaznaczyć granice, no gdzieś tutaj egzekwujecie wręcz od drugiej osoby jakąś, nie wiem, poprawę, czy powiedzmy, no staranie się. Mam wrażenie, że to jak najbardziej wychodzi, bo no wasza druga połówka ma kartę Słońca. Jeśli chodzi o temperament, to w ogóle mi się wydaje, że to wy tutaj bardziej dominujecie w związku, a druga osoba może być lekko, może nawet nie to, że uległa, ale no, jest w stanie przejść na kompromis z wami. Single, zobaczcie, wy przedstawiacie się jako karta szóstki buław, momento, czyli karta triumfu, radości, zadowolenia, wygranej. O co chodzi? No, gdzieś tutaj najprawdopodobniej jest radość, dlatego że no, oczekiwanie się skończyło. Ktoś pojawi się rzeczywiście na waszej drodze, no, kogo bardzo polubicie i z wzajemnością. Ta karta sugeruje, że no, część z was, jeśli chce, no to naprawdę może się nieźle spełniać w takiej przestrzeni erotycznej w tym miesiącu. Zobaczcie, w Radzie dla Związków jest karta Asa Buław. Karta, która mówi o nowym początku, ale no, ta buława tutaj płonie i kwitnie. I chodzi o to, żeby tak, jasne, starać się o powiększenie rodziny, bo tutaj jakaś płodność jest. As Buław w ogóle tutaj sugeruje, żeby no, pofiglować i w ogóle drugą osobę gdzieś tak postymulować, że tak powiem. No bo mam wrażenie, że tutaj będzie dużo namiętności. W każdym razie ta namiętność jest wskazana. Być może pomoże wam to gdzieś lekko przełamać rutynę, która ostatnio mogła się wkraść. Słuchajcie, w Radzie dla singli jest As Buław i no, As Buław mógłby tutaj sugerować, żeby rozkwitnąć, żeby no, rzeczywiście być osobą towarzyską, poznawać nowe osoby, gdzieś tutaj flirtować, czarować. Jeśli macie potrzeby, no właśnie poflirtowania lub, nie wiem, słuchajcie, no poczucia się osobą adorowaną lub kogoś innego adorować, no to w Radzie jest jak najbardziej to zrobić. Chodzić na randki, wybierać się na spotkania towarzyskie, co, jak wiemy, z ogólnego czytania może nie być łatwe, ponieważ możecie nie mieć czasu, ale ta karta sugeruje, żeby korzystać. Czego nie robić, czego unikać dla związków i jest to karta dziesiątki mieczy. Właśnie. Dziesiątka mieczy, która sugeruje jakieś takie pokonanie i poddanie się. No, nie poddawać się w waszej relacji. Gdzieś o nią, no nawet może nie walczyć, ale no dobra, no, może walczyć w takim razie. Może to się komuś przyda, dla osób, które nie wiedzą, co robić. Ale ta karta w ogóle też sugeruje, żeby przełamywać rutynę i nudę w waszej relacji, zwłaszcza jeśli chodzi o taką nudę łóżkową, po prostu. Czego nie robić, czego unikać dla singli? Dziesiątka mieczy. Powiem tak, nie unikać randek, po prostu. Nie zasiedźcie się gdzieś tam w domu, czy nie zasiedźcie się w jakiejś strefie komfortu, no nie wiem, z bliskimi na cotygodniowych spotkaniach w piątek czy w sobotę. Może przełamcie to i zamiast się z nimi spotkać, to idźcie na randkę. Karta sugeruje, żeby się nie poddawać tak banalnie. Przejdźmy do czytania na pracę i finanse i sprawdźmy, jaka będzie dla was ogólna energia. Co do was przychodzi, co się pojawia?
Co odchodzi do przeszłości? Słuchajcie, może ktoś przeprowadza się, może za granicę, może w ogóle do innego miasta, albo zmienia pracę i nawet troszeczkę z żalem takim. Z żalem, ale też z taką chęcią otworzenia się na wszystkie doświadczenia, jakie teraz zgarniecie w międzyczasie. To było przy ósemce kielichów w ogólnym czytaniu. Jak wy się przedstawiacie? No ciekawe. Ciekawe i nie powiem, że jest tutaj jakaś destabilizacja. Bardziej może lekkie rozczarowanie, bo coś okazuje się nie takie, jak było przez Was oczekiwane, jakie było obiecywane i troszeczkę... właśnie to jest dziwne, że nie chcecie za bardzo z tym nic zrobić. Tak mi się wydaje. Rada dla Was. No słuchajcie, ósemka kielichów, to co było w ogólnym czytaniu. Czego nie robić, czego raczej unikać? No słuchajcie, niezła sytuacja. Ciekawy jestem, czy z kimś to będzie rezonowało. W razie czego sprawdzajcie czytania dla swoich znaków ascendentalnych również. Czytam czytań również dla swoich partnerów, jeśli chodzi o czytania miłosne. Słuchajcie, z przełożenia jest karta diabła. I z jednej strony macie wrażenie, że jesteście w jakimś potrzasku. No, że jesteście od kogoś bardzo zależni lub zależne. Wiadomo, każdy z nas jest osoby, które gdzieś pracują dla kogoś, to jesteśmy, mamy tutaj jakąś zależność, ale wydaje mi się, że możecie momentami mieć poczucie, że mało da się zrobić w tej sytuacji, podczas gdy osoba, która sprawia, że jesteście w potrzasku, może to po prostu wykorzystać, tak bym powiedział. Karta diabła mówi, że trzeba, tak też patrząc na to czytanie, gdzieś pokazać swoją pewność siebie, powalczyć może o swój honor w pracy. Zobaczcie, w ogólnej energii jest karta szóstki mieczy i szóstka mieczy mogłaby tutaj sugerować konieczność ruszenia do przodu. I to ruszenie do przodu wcale nie musi znaczyć, że tutaj już z dnia na dzień trzeba się zwolnić, nie mając nic innego, ale należy szukać, rozwijać się, próbować i rozmawiać z szefostwem. Tutaj też jest taka informacja, że być może jakiś wyjazd będzie odłożony w czasie, właśnie przez to, że trzeba w tym miesiącu może więcej popracować. Chyba, że ktoś rzeczywiście tutaj wyprowadza się lub zmienia pracę w tym miesiącu i przez to jest lekka nostalgia. Zobaczcie, przychodzi do Was karta trójki mieczy, a jest to karta złamanego serca lub żalu właśnie. I to jest na tej zasadzie, że być może rzeczywiście Wasze oczekiwania nie zostały spełnione. Być może w tym miesiącu, albo nawet i wcześniej, na kilka tygodni wcześniej, gdzieś tutaj było poczucie, że ktoś nie fair zachował się lub zachowała w stosunku do Was. I ja bym powiedział, że zamiast gdzieś tutaj się kulić, czy tam w ogóle machnąć ręką, to trzeba tutaj rzeczywiście to spróbować załatwić. Trójka mieczy mogłaby mówić o pewnego rodzaju żalu lub nostalgii związanej ze zmianą. Albo Wam szkoda gdzieś tutaj pożegnać koleżanki, kolegów z pracy, czy tam w ogóle miejsca zamieszkania. Albo gdzieś szkoda Wam zmieniać, dlatego że może nawet nie to, że obawiacie się ryzyka, ale tak logika Wam podpowiada, że to nie jest dobry czas. Zobaczcie, tutaj do przeszłości odchodzi karta piątki buław. A piątka buław to karta rywalizacji lub konfliktu. Jest tutaj informacja, że najprawdopodobniej bezkonfliktowo jesteście w stanie tak
naprawdę na poziomie dojrzale, no jak osoby dorosłe, porozumieć się rzeczywiście z drugą stroną. Tu jest informacja, że ktoś może rzeczywiście przychylniej na Was spojrzeć, tylko dlatego, że pokażecie swoje granice i pokażecie, że no, jesteście dla siebie ważni lub ważne, bo no, zazwyczaj z innymi jest tak, zwłaszcza z pracodawcami, że jeśli nie zrobimy czegoś, jakiegoś kroku do przodu, to nikt inny nam nie zaproponuje podwyżki, bonusu, no nie wiem, awansu i tak dalej. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako czwórka kielichów, a czwórka kielichów może sugerować, że jest tutaj konieczność przemyślenia jakiejś propozycji lub w ogóle jakiejś innej opcji, która może być na horyzoncie. Tu jest w ogóle też taka sytuacja, że dla osób, które no, nie bardzo czują, że mogą zmienić swoją sytuację zawodową, no tutaj jest taka informacja, że coś tam jest na horyzoncie i wcale nie będzie tak, no nie wiem, wolno, albo może nie jest wcale tak ograniczająco, jak Wam się wydaje. Czwórka kielichów mówi, że nawet jeśli nie ma zmiany zawodowej w tym miesiącu, to gdzieś, no, podświadomie jej potrzebujecie. I rada była taka też wcześniej, w ogólnym czytaniu, żeby znaleźć sobie coś, w czym będziecie się rozwijać, i w przyszłości będzie można gdzieś dzięki temu no, mieć dodatkowe pieniądze. Zobaczcie, w Radzie jest ósemka kielichów. No a ósemka kielichów to jest karta zmierzania ku nowemu lub, słuchajcie, uciekania od czegoś, co się nawarstwiło. Więc jeśli pomiędzy Wami a szefostwem lub no, osobami w pracy była niefajna atmosfera, to nie uciekamy, tylko rozmawiamy. Ta karta sugeruje, żeby spróbować właśnie poszerzyć swoje horyzonty, jeśli chodzi o no, ewentualnie nową pracę w przyszłości lub jakieś hobby. Też tutaj widzę, że możecie, należy negocjować o kogoś do pomocy w pracy, bo być może za dużo jej macie. Podchodzicie do tego ambitnie, ale zupełnie za dużo. Zupełnie niepotrzebnie za dużo. Czego nie robić, czego unikać? Dziesiątka mieczy. No i znowu, ta karta już się pojawiła wcześniej chyba w czytaniu na miłość. Tego samego trzeba unikać. Dziesiątka mieczy sugeruje poddanie się, zażynanie w pracy gdzieś tutaj do ostatniej kropli potu. Rada jest taka, żeby się lekko odciążyć, poprosić o pomoc, albo negocjować warunki umowy lub rzeczywiście to, jakie macie narzędzia do pracy, bo wydaje mi się, że możecie niepotrzebnie przyzwyczajać kogoś do tego, że dajecie sobie radę. Jeszcze więcej Wam, no słuchajcie, dołożą, bo i tak wiedzą, że dacie radę, więc lepiej gdzieś zaznaczyć swoje potrzeby. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Tutaj gdzieś podlinkuję czytania z cyklu Wybierz Kartę, które ostatnio powróciły na mój kanał, więc sprawdzajcie, ale też w opisie pod filmem i w komentarzu z czasówką je znajdziecie. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo wówczas pomożecie mi w rozwoju go. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa, pa.